Poszukujemy Suryna Atonesa. Jest to jeden ze strażników porządku w Vivec, który ponoć rozgłasza bardzo nieprzyjemne informacje o Legionie Cesarskim. What is this about? Spróbujemy więc szanownego pana odnaleźć. Może spytamy sobie jakiegoś innego strażnika. Może ktoś zechciałby się podzielić informacjami o swoim koledze, ale chyba niekoniecznie. Więc po prostu wejdziemy sobie tutaj do budynku Pałacu Sprawiedliwości i spróbujemy sobie szanownego pana gdzieś w jakimś biurze straży czy czymś podobnym odnaleźć. Biuro Sprawiedliwości. Szukamy Suryna Atonesa. Suryn Atones. O! Szybko poszło. Może sobie rzucimy na niego urok. Oto święte miasto Vivec. Możesz liczyć na błogosławieństwa. Z pewnością, ale mamy z panem pewien problem. Powiedziałem prawdę. Cały Legion to tylko stado małp udających żołnierzy. Czy chodzi o wasze tchórzostwo, czy o niekompetencje waszych tak zwanych rycerzy? A może to po prostu wasz smród wywołuje takie wrażenie? A to świnia. Za bardzo nie ma opcji, żeby to... no dobra. To może zróbmy sobie tak, że pytanko, czy mamy może jakieś zaklęcie... prowokacji. Mamy wystraszenie. Ale my chcielibyśmy sprowokować go do ataku. Wtedy byśmy się bronili i nie będzie to przestępstwo. Obawiam się jednak, że nie mamy niczego takiego. Spróbujemy więc go naobrażać. Chyba nasze umiejętności retoryczne nie są zbyt wysokie. A przynajmniej nie na tyle, aby mógł się na nas rzucić. No nie, tak tego nie rozwiążemy. No dobra, na pewno nie będę się tutaj na niego rzucać z bronią. Więc myślę, że... pójdziemy sobie do dzielnicy przybyszów. Tam w dzielnicy przybyszów jest zaklinacz. Może będzie miał jakąś stertę zwojów do przejrzenia i znajdziemy tam jakąś prowokację. A jeżeli nie on, to w dzielnicy przybyszów jest również siedziba Gildii Magów, której się jakim tam... pomniejszym członkiem jesteśmy, więc być może tam się czegoś nauczymy. Pamiętam też, że ten zaklinacz tutaj miał zadanie, które w pewnym momencie olaliśmy. Może skoro już tak kręcimy się po Vivec, to spróbujemy sobie to zadanie rozwiązać. A dotyczy ono pewnego natrętnego głupca, który kręci się przed sklepem i odstrasza klientów. Zaklinacz jest z tej strony. O ile dobrze pamiętam, szanowny Argonianin Mungay. Nawet pamiętam dobrze. Większość klientów odstrasza ten irytujący głupiec. Rzucił ci się w oczy? To ten Marcel Morard. Stoi pod moim sklepem cały dzień, sprzedając te swoje żałosne towary. Pozbyć się go nie mogę, ponieważ chroni go prawo. Może ty znajdziesz jakiś sposób. Szanowny panie, spróbujemy się go pozbyć. Sądzisz, że ci się uda? To by mi odpowiadało. Zmuś go do odejścia, a nagroda cię nie ominie. Marcel Morard, to będzie Breton, który chyba stoi sobie właśnie tutaj. Witaj. Oto mój przyjaciel, cóż za miłe spotkanie. Może zaciekawią cię moje wspaniałe towary? Wszystko magiczne, a do tego po bardzo, bardzo niskiej cenie. Marzy mi się kariera, ale na razie muszę utrzymywać się z czego innego. Jestem aktorem.
Mam przynajmniej nadzieję, że nim zostanę. Jestem biednym artystą, który przez chwilę zalśni na scenie, by mieć za co kupić strawę. Pełen jestem siły i gniewu. Och, gdyby tylko nadarzyła się w tym mieście dobra trupa aktorska, mógłbym rzucić handel tymi bibelotami. Och, czemu tak mi źle? Lepiej będzie, jak sobie stąd pójdziesz. Odejść stąd? Za nic w świecie. To najlepsze miejsce w całym Vivek. Tu mogę sprzedawać swe towary. W przeciwnym razie nie miałbym z czego się utrzymać. Drogi przyjacielu, nie bądź dłużnikiem, ani uczciwym kupcem. Tak mawiał zawsze mój ojciec. Pan poszukuje trupy aktorskiej. Może sobie popytamy tutaj Vivek. O, proszę bardzo, ten pan coś wie. Crassius Curio to dobry opiekun artystów. Zapłacił kilku malarzom za namalowanie dla niego fresku, a podobno jego nowa sztuka ma niedługo zostać wystawiona. Pewnie niedługo stworzy trupę aktorską. Ta sztuka pewnie nie jest lepsza niż wcześniejsze sztuki Crassiusa, żenujące i obrzydliwe. Chociaż muszę przyznać, że taniec trójnogiego Guara był całkiem interesującym widokiem. Crassus Curio, o ile się nie mylę, jest, słuchajcie, członkiem wielkiego rodu Hlalu. Nawet jakąś tam osobistością w tym rodzie. Jego posiadłość znajduje się właśnie w dzielnicy Hlalu. Właśnie tutaj po drugiej stronie. Znaczy w tym drugim osiedlu. Przelecimy sobie. Damy się od razu na plac i załatwimy sprawę. Miejmy nadzieję, że w miarę prędko. A wiadomo, po tym zadaniu Myungay będzie nas bardziej lubić, więc i będziemy sobie mogli pozwolić na lepsze ceny u niego. I być może znajdziemy ten zwój, o który mi chodzi. Nie pamiętam, czy to się nazywała prowokacja, może szał. W każdym razie mam nadzieję, że dobrze pamiętam. Nie mylę się i jest takie zaklęcie ze szkoły magii iluzji. Proszę bardzo. Posiadłość Curio. Musimy znaleźć szanownego pana Crassiusa. Pan Crassius Curio. Is there something I can do for you? O, jest. Do you want something from tak, me? Jestem Crassius Curio, ale możesz mnie nazywać wujkiem Crassiusem. Trupa aktorska? O tak, moja nowa sztuka zyskałaby wtedy należytą oprawę. Jednak w okolicy jest tak niewielu dobrych aktorów, którzy zgodzą się zagrać nawet za wysoką stawkę. Oczywiście potrzebny mi aktor o dużym talencie, gracji, poczuciu humoru i twardym... Nieważne. Szkoda, że masz inne sprawy do załatwienia. Z pewnością znalazłoby się dla ciebie miejsce w mojej sztuce. Jeśli zdarzy ci się spotkać kogoś odpowiedniego, aby wypełnić tę lukę, pamiętaj o wujku Crassiusie, moje ciasteczko. Nową sztukę już prawie skończyłem. Zatytułowałem swoje dzieło Chutliwa aragoniańska pokojówka. To dosyć rubaszna historia, ale myślę, że lud ją doceni. Być może wujek Crassius znajdzie w niej jakąś rolę i dla ciebie, perełko. Proszę, przeczytaj sobie, co stworzyłem do tej pory. Według mnie to przepyszne. Jeżeli zdarzyło wam się grać w kolejne odsłony Elder Scrollsów, czyli w Obliviona, w Skyrima, to na pewno zdarzyło wam się natrafić na chutliwą aragoniańską pokojówkę. To świadczy jedynie o tym, że faktycznie ta sztuka Crassiusa gdzieś tam pomogła mu wybić się i zrobić karierę. Ale teraz wróćmy sobie do dzielnicy przybyszów. I poinformujmy tego Morisa, że jest dla niego robota. Wystarczy, że pokaże się po sąsiedzku w dzielnicy Hlalu. Stroną sobie wejdziemy. Dolny parter. No dobra, gdzie jest Maurice?
Pewnie teraz będzie sterczał na tych schodach cały czas. No właśnie. Dobra, rzucimy na niego jeszcze raz. Co ja założyłem? O Jezu. Nie. Pierścienie nie zmieniamy. Mentora. I wiatru. Taki ma być układ. Trzeba pozbyć się tych magicznych przedmiotów, bo robi się tego strasznie dużo. A nie chce mi się w tym grzebać, prawdę mówiąc. Udało ci się znaleźć trupę aktorską? A zatem muszę zobaczyć się z dostojnym opiekunem. Dziękuję ci. Będę pamiętał o tej przysłudze. Tak, tak. Na lep mojej sztuki schwytam pomoc finansową tamtego faceta. Okej. Okay. Rozumiem, że kolega się stąd wyniesie. A szanowny Orgonianin Yungay będzie zadowolony. Udało ci się. Podziwiam twoje zdolności perswazji. Dziękuję za pomoc. Przyjmij tą pikę jako dowód mojej wdzięczności. Żelazna pika lodu. Coś ty nam dał, szanowny kolego. Pozbądźmy się tego. Shim Seal 10 tysięcy. Laska czarodzieja musi zostać. 1500. Dobra, sprawdźmy najpierw, jakie tu mamy zwoje. Bo mamy tego dość sporo. Kontrola. Zwój kontroli. Paraliż, odbicie. Wystraszenie znowu. A my chcemy coś, żeby on nas zaatakował. No i nie będzie tego. Nie dobrze, ale widzę, że ma tu pierścień oznaczenia. Weźmiemy go sobie, bo na razie nie mamy jeszcze zaklęcia i korzystamy z mikstur raz na jakiś czas, więc może jest to jakiś pomysł. Tutaj w amuletach też widzę, nic nie ma. No nic, no. Ten pancerz obrońcy świątyni jest ciężki, możemy się go pozbyć. Jakiś kosztowny pierścień, drugi siew mieliśmy ze sobą. Tą organiańską pokojówkę zostawimy sobie w naszym domu. Okej, reszta rzeczy chyba na razie zostaje. W takim razie pójdziemy sobie do Gildii Magów. Być może uda się znaleźć jakieś zaklęcie, bo my się trochę uczyliśmy tej iluzji, nie? 32 punkty, no to jakieś tam zaklęcie teoretycznie powinno dać się rzucić. Trzeba też pamiętać, że dwa poziomy są do wzięcia. Gildia Magów. Zaklęcia. Aha, pani mnie niczego nie nauczy, bo jestem za krótki. Ale to mamy kolejne zwoje. Urok. Urok to jest po to, żeby nas lubił, a my chcemy, żeby nas kolega przestał lubić. Kontrola nad istotą humanoidą. No nie. Raczej tu w tych przedmiotach też tego nie będzie, więc spróbujemy dalej. Tu jest Trebonius, więc olać. Kolegę też. Tu zwiadalni? Nie. Tutaj mamy chyba jakąś alchemiczkę, tylko i wyłącznie. Sirolinue, zaklęcia. O, no i dobra. Sprawdźmy sobie. Zaklęcie otwarcia, nie mamy żadnego. Może sobie weźmy, tak na wszelki wypadek, powolne padanie, skok, oślepienie, kameleon, wystraszenie. No właśnie, wystraszenie. My nie chcemy nikogo wystraszać. Przeniesienie, chyba mamy zaklęcie przeniesienia, co nie? A nie, nie mamy. Korzystamy z amuletu. To kupujemy. Dostanie to rzucić. Przeniesienie. Szansa 29%. No ale to... Myślę, że dość, aby raz na jakiś czas z tego skorzystać. No dobra, to przenieśmy się może do Balmory. Może ktoś nas tutaj nauczy takowego zaklęcia. Tutaj nic. Spoko,
uspokojenie istoty humanoidana. Właśnie my nie chcemy uspokajać, my chcemy rozwścieczać. Is there something I can do for you? Tutaj pani nas iluzji uczyła, to może u niej. Paraliż, hałas, zaklęte rzeczy. Znowu uspokojenie istoty, no. Niedobrze. A zaraz, a gdyby tak spróbować? Stworzyć zaklęcie, ale myślę tutaj o premii do umiejętności. Mamy premię do współczynnika. Okej, na siebie. A to jest przywrócenie. Chciałem premię do współczynnika. Osobowość na siebie. 100 do 100. Nie chcemy przywrócenia osobowości. Chcemy zwiększać osobowość 100 punktów na 2 sekundy na siebie. I szansa jest 81%. Jeżeli gdybyśmy zagadali wtedy z kimś, to może... Ale jeszcze premia do jakiejś umiejętności by się przydała. Jakieś zwiększenie, nie wiem, siły, żeby mieć zaklęcie czy coś. Zrobilibyśmy takie super combo dla takiego krasomówcy, nie? Wiecie, o co kama? Zwiększenie osobowości, zwiększenie retoryki i byśmy byli super mówcą. A to zaklęcie może trwać sekundę, dwie, bo chodzi tylko o to, żeby zdążyć... Żeby sobie zdążyć... Tego nie ma. Rzucić i zagadać, bo wtedy czas się zatrzymuje, więc... No dobra, ale jest to plan, to zmieniamy taktykę, szukamy zwiększenia atrybutów i umiejętności. Ktoś musi takie zaklęcie mieć. Albo chciałbym, żeby miał. No bo jak nie, to skończymy na tej... Oczywiście z samej osobowości, ale wydaje mi się, że ktoś mógłby jednak coś tutaj mieć. Tutaj mamy tylko handel. Tutaj jeszcze jeden chłopek chyba jest. Zaklęcia. Milczenie, absorpcja, oślepienie, paraliż. Sanktuarium, to możemy sobie wziąć, to się kiedyś przyda. Telekinezę sobie kupmy, takie oczy też, paraliż też bym kupił. W coś to kiedyś zaklniemy. O, tu jest jeszcze kolega. Nikt nie ma takich zaklęć, chyba że takowych nie ma i mi się tylko wydaje. Dobra, zróbmy sobie na razie to zaklęcie z premią do współczynnika. Osobowość na siebie o 100 punktów przez 2 sekundy, niech będzie. Jak to nazwać? Coraz większa osobowość, taką aparycję, takie, wiecie, to jest takie... Zróbmy sobie gadaninę Jobara. Gadanina Jobara. Kup. Gadanina Jobara. 61% szansy na rzucenie. On nas lubi na 69%. Zobaczymy, jak uda nam się rzucić. Okej, okay, osobowość 170 i lubi nas na maksa. Dobra. To może mając taką osobowość... Będzie się dało zachęcić tamtego strażnika, by nas zaatakował. Jakby innej opcji nie widzę. No jeżeli to nie zadziała,
Żadnych tych prowokacji tutaj nie mogę znaleźć. To sobie po prostu go zabijemy i najwyżej zapłacimy grzywnę. No chyba nas stać. O, to mamy teraz oznaczenie przeniesienia już w zaklęciach. A jak jesteśmy w Vivek, to użyjemy sobie interwencji RMCV, żeby pojawić się w świątyni. No dobrze, to wracamy do biura, zwiększamy swoją osobowość i będziemy obrażać, aż kolega nas zaatakuje. Oby nas zaatakował. No bo jak nie, no to zajmiemy się nim niestety w sposób dość nielegalny, no inwazyjny. Będziemy zwykłym bandytą. Gadanina Jobara. No. Okej. Zniewaga. Pora to skończyć. No to dawaj. Pora to skończyć. No dobra, to atakuj. Naprawdę. No nic. Nic z tego chyba nie będzie. Oj, kolego. Mam nadzieję, że nie mamy tu nic kradzionego, a na grzywnę to nas będzie stać. Tysiąc grzywny. Ta zbrojka taka dość drogawa jego jest. Może coś weźmiemy. Najlepiej, żeby połowa. Zabierzmy mu Kirys. Zabierzmy rękawice. Niki. Sobie możemy zabrać wszystko. Ok. No i teraz sobie zagadamy. Jesteś przestępcą, Jobar! Zapłać 1040 sztuk złota i zwróć skradzione przedmioty. Płacimy. Przyjmuję to złoto jako grzywny i zadośćuczynienie nałożone przez sąd. Możesz odejść. Teraz pytanie, co by tu mieliśmy kradzionego? Ciężko powiedzieć, nie? No, raczej nie kradniemy, tylko plądrujemy różne miejsca. Laska czarodzieja, szyimsy, stalowe ostrza niebios. To zamieliśmy na sobie, wszystko chyba mamy. Okej. Okay. Teraz tylko pytanie, czy ci goście tutaj... Nie atakują nas. To nie ma żadnego problemu. Szkoda, że tak trzeba było to zrobić, no ale... Próbowaliśmy, tak? Próbowaliśmy zrobić to na patencie, nie wyszło. Może kiedyś się uda. Przeniesienie. No to... Gdzie jest nasz Nord? Panie szefie. Interesują mnie oszczerstwa Suryna Atonesa. A więc Suryn został przez ciebie uciszony. Dobrze. Zależy nam, aby strażnicy świątyni pozostawali z nami w dobrych układach. Ale nie możemy tolerować oszczerstw. To jest drama, dlatego wysyłacie żołnierza jako zabójcę, nie? Jeden z członków naszego zakonu jest mordercą. Sarpius Entius musi zostać odnaleziony, zanim dopadną go strażnicy świątyni. To rycerz zakonu Ebonheart. Niestety, jest także mordercą. Znam sposób przetransportowania go na kontynent, gdzie cesarski sąd wymierzy mu sprawiedliwość. Strażnicy świątyni są zbyt uprzedzeni, aby miał tutaj szansę na uczciwy proces. Według mnie ukrywa się gdzieś w Vivek. Znajdź go, zanim zrobią to strażnicy świątyni i przyprowadź do mnie. Sarpius Entius. Okej, gdzieś w Vivek.
No to wracamy tutaj. Spróbujemy jakiegoś strażnika może podpytać. Dobra, ale rzućmy sobie teraz tą gadaninę. Będzie nas bardziej lubił, to może coś powie. Saprius Entus. Ktoś z twoich kręcił się ostatnio w okolicy areny. Dziękuję bardzo. Sprawnie poszło. Na dzielnicy areny jest, jak sama nazwa wskazuje, arena, na której zdarzy nam się, albo może zdarzyć, zależy jak tam poprowadzimy różne wątki, toczyć pojedynki, ale też w strefie areny jest sporo nauczycieli, którzy naprawdę do wysokiego poziomu uczą. Nawet takich, którzy potrafią chyba do setki nas wyuczyć, chociażby ciężkiego pancerza, albo tak kojarzę. Więc skoro już tu jesteśmy, to moglibyśmy w sumie sobie zahaczyć jakichś nauczycieli i się wyuczyć, żeby wziąć sobie poziom. Tu gdzieś będą jakieś takie kwatery wojowników, coś, sala ćwiczeń właśnie. I na sali ćwiczeń mamy na przykład takiego Altmera w ebonowej zbroi, który uczy właśnie chociażby ciężkiego pancerza. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. I z tą siłą było coś nie halo, dlatego nie będziemy się w niej szkolić. Ewentualnie dostaniemy jakiś modyfikator, nie wiem, dwa punkty czy trzy. Zależnie od tego, jak tam... Z czego był ten poziom? Podejrzewam, że w większości z akrobatyki i broni obuchowej. Więc pewnie i tak ten mnożnik jakiś tam sensowny będzie. No ale skoro już tak u pana się wyszkoliliśmy, to może nam pan coś podpowie odnośnie Sapriusa. Podobno ktoś z Legionów ukrywał się w jednym z magazynów na poziomie kanałów. Dziękujemy bardzo. Można szybko temat ogarnąć? Jeden z magazynów na poziomie kanałów. O, proszę bardzo. Kanały. O, i podziemia, to tam nie chcemy iść, ale składowisko. Szaleństwo przypadku. Szkoli z zabezpieczeń, bardzo ładnie. Zamknięte drzwi, zabezpieczone pułapki. Okej. Otwórzmy sobie. Chyba jest szczur za drzwiami, nie? To jest szczur? Chyba szczur. Zależany szczur. Arena, ukryte miejsce. Okej. No to wejdźmy sobie. Udało się. Arena, ukryte miejsce. Gdzie my jesteśmy i czemu nikt nas nie atakuje? Dzień dobry. Dobrze znasz drogę, Jobar. Czego szukasz w Vivek? A coś o sobie? Nazywam się Seru Datren. Co robię, to moja prywatna sprawa. W porządku. A pan coś opowie? Witaj. Może mi się do czegoś przydasz. Mamy do załatwienia pewne delikatne sprawy. Mefala, potężna Dedra, dostarczyła mi właśnie informacje, które wymagają podjęcia pewnych działań. Jeśli interesuje cię dla mnie praca, to z pewnością Mefala ci to wynagrodzi. Mefala to jest taka bogini, której symbolem są pająki, jakieś tajemnice, morderstwa. No dobrze, no Jobar chętnie pomoże. Świetnie. W mieście Balmora mieszka pewien członek naszego bractwa, Balin O'Mavel. Trochę działał na własną rękę. Nie możemy na to pozwolić. Trzeba go usunąć. Niestety, jego brat zajmuje dość wysoką pozycję w naszej organizacji. Nie możemy więc wtajemniczać tę sprawę zbyt wielu osób. Zatruj jego żywność. Masz tu truciznę. Działa szybko i ty też tak działaj. Zaprawione płatki goryczaka. Wasze bractwo? A kim wy w ogóle jesteście? Co robię, to moja prywatna sprawa. No to nie, kolega. No. Właśnie nie do końca prywatna.
jednak tak. Zasady? Morak Tong zajmuje się egzekucją wyroków i wykonuje specjalne zadania zlecane przez rządzące rody. Członkowie gildii nigdy nikogo nie krzywdzą poza osobami, na które zostanie wystawiony wyrok. Nigdy nie zdradzaj nikomu naszych tajemnic ani tożsamości. Jeśli złamiesz te zasady, musisz natychmiast porozmawiać z mistrzem, albo możesz stać się kolejnym skazańcem. Czyli trafiliśmy zupełnie przypadkiem do siedziby Morak Tong. To jest taka gildia, można powiedzieć, że nie chcę mówić, że konkurująca z Mrocznym Bractwem. Oni działają nieco inaczej, dlatego że wszystkie wyroki wykonywane przez Morak Tong są legalizowane. Ale powiem wam, że nigdy tu nie byłem i nigdy wątku Morak Tong nie robiłem, więc... Więc gitara. Dobra, tylko... Czy jakiś mistrz gildii tu jest, żeby się przyłączyć? Bo bardzo chętnie Jobar by wstąpił sobie do takiej organizacji. Na pewno kontakty mu się przydadzą. O, to może być jakiś szef. Enoch Lalu. Okej. Udało ci się mnie odnaleźć, Jobar. Jeśli zechcesz, możesz z moją pomocą dołączyć do Morak Tong. Morak Tong obserwuje cię od pewnego czasu i patrzy na twoje postępy z zadowoleniem. Ktoś o talentach tak niezwykłych jak twoje nie może być wolnym strzelcem. Zechcesz do nas dołączyć? Jobar zastanawia się tylko, czym się zajmujecie. Morak Tong wykonuje wyroki oraz wykonuje specjalne zadania zgodnie z zaleceniami rządzących rodów. Członkom bractwa nie wolno okradać ani ranić innych członków, niezależnie od rangi. Nie wolno również zdradzać naszych tajemnic ani tożsamości. Jeśli złamiesz te zasady, to musisz jak najszybciej skontaktować się z mistrzem bractwa w celu odzyskania dobrej reputacji. W przeciwnym wypadku możesz się stać celem następnego wyroku. Myślisz, że poradzisz sobie z wypełnieniem tych zleceń? Jobar nie przyniesie wam ujmy. Zezwolę ci na przystanie do nas na okres próbny. Aby stać się pełnoprawnym członkiem, musisz przejść przez pewien sprawdzian. Oto wyrok nakazujący honorową egzekucję osoby imieniem Feruren Oran. Znajdziesz go w oberży Elfickie Narody przy placu Strefy Chlalu. Zabij go zgodnie z wymogami kodeksu honorowego i zgłoś się do mnie. Ustaliśmy wyrok. Wyrok śmierci. Feruren Oran, wyżej wymieniona osoba, ma zostać honorowo stracona zgodnie z usankcjonowaną tradycją i praktyką gildii Morak Tong. Posiadacz niniejszego dokumentu jest oficjalnie uprawniony do zabicia wyżej wymienionej osoby. Czyli tak jak mówiłem, to są takie legalne morderstwa. Zlecane przez władzę, który normalnie takiego delikwenta wziąłby do więzienia, a tutaj pewnie za porządną kasę można się kogoś pozbyć w sposób, powiedzmy, że legalny. Zajebiście, dobra. To już wiemy, jaki wątek robimy kolejny, nie? O! Jak teraz patrzę, że mam strasznie mało obciążenia. Ej, zobaczcie, nie mam w ogóle tych przyborów alchemicznych, znaczy tych narzędzi naszych, które kupiliśmy od Nalkarii. Wydaje mi się, że przez to, że korzystaliśmy sobie z narzędzi w Gildii Magów w Kalderze, po prostu gra zaczytała te same narzędzia, które kupiliśmy, że są kradzione. I dlatego po morderstwie tego strażnika nam je odebrano. No dobra, no trzeba będzie się wyposażyć w kolejne. Ale teraz musimy znaleźć tego rycerza dla Legionu i odesłać go do Cyrodiil. Szczur. Tamto, tu jakieś sądy, wytrychy. Proszę sobie sprawdzimy tutaj te skrzynki. Wyglądają obiecująco, jak większość, a potem to wiadomo.
w środku parę sztuk złota i zgniłe jabłko, ale... Spróbujemy tak, która pierwsza? No bez jaj, jobar. Żenada. Ojej. 25 sztuk złota, 128 sztuk złota. No powiedzmy, że... Powiedzmy, że było warto. O proszę. Jaki masz fajny koniec, kolego. Saprius Entius. Kim jesteś? Czy reprezentujesz Legion Cesarski? Szukają mnie strażnicy świątyni. Odpowiadam za straszliwą zbrodnię, czy możesz... Uważaj za tobą! I dwa razy ha! Może dwóch wrogów, czyżby było? O kurde. Nieźli są. Musimy walczyć sami. Kolejne drogie zbroje. Czy my je chcemy podnosić? Znowu. No może nie całą. Weźmy sobie, nie wiem. Coś, co jest w miarę lekkie. A i tak wciśniemy to pełzaczowi, bo dawno u niego nie byliśmy. I wystarczy. Dziękuję. Powinniśmy pójść razem do Ebonheart. Czeka tam na mnie Freald Biały. Wracamy do Ebonheart. No chodź ze mną. Pójdę za tobą. Znaczy my możemy się z nim przenieść. Po prostu amuletem. No nie możemy. No dobra. Chciałem, żeby było łatwe, nie? No dobra. Chodź ze mną. Mamy unikać straży. Ciekawe, jak chcesz to wykonać. Dobrze, to kawał drogi. To Ebonheart. Przez dzielnicę Hlalu trzeba będzie na pewno przejść. Biegniesz? Chodź. Ale tu się nic nie dzieje. Sobie tutaj tylko przechodzimy. Dawaj, dawaj, żołnierzu. Chodź, chodź. Vive Carena. O, dobra, przechodzimy sobie. Nie wiem, co to będzie za dzielnica. Peredora, no okej. Okay. W takim razie przejdziemy sobie dalej. Będzie Hlalu i za nią będzie zejście na ląd. I tam już kawałek lądem. No szliśmy tą drogą tutaj na piechotkę. Wejdźmy sobie niżej. Kiedyś jak szliśmy na farmę po mokradłowiec, to zahaczyliśmy sobie tutaj o to wejście do miasta, z tego co kojarzę. Nie ma takiej prędkości kiepskiej, bo porusza się w miarę sensownie. Właśnie, chyba z łódki moglibyśmy z nim skorzystać, ale teleport najwyraźniej przenosi tylko nas. Dobrze, trzeba to zapamiętać. Te strażnicy wcale nie są jakoś szczególnie zainteresowani tym faktem, że
wyprowadzamy mordercę, ale z drugiej strony pytanie, czy każdy strażnik tak naprawdę wie, kogo szukają. W końcu chłop wygląda jak typowy strażnik z cesarskiego miasta. W sensie cesarskiego miasta tutaj na Vardenfell. Oczywiście. No i tutaj już kawałeczek na południe. I będzie z głowy. No, nawet sobie sprawnie radzi, możemy skakać śmiało. Dużą szybkość ma. O. Dziwne dźwięki. Może nic się nie rzuci na nas. No nie, no ale że musimy. Wszystko na piechotę, masakra. Biegniesz? Dawaj. Ale już blisko zamku, także. Chodź, chodź. Będzie git. No chodź, chodź. Już jesteśmy. To chyba pomnik Akatosza, bo jego awatarem jest właśnie smok. Rozumiem, że muszę cię pod same koszary doprowadzić. No dobrze. Niech tak będzie. Tutaj poselstwa, do których miejmy nadzieję już nie zaglądać. What say you? No i mamy garnizon fortu Jastrzębie. Thank you. Dziękuję za doprowadzenie mnie w bezpieczne miejsce. Zostanę tu, dopóki Frald Biały nie zabierze mnie do Cyrodiil. A czyli chłop chciał się oddać w ręce sprawiedliwości, ale to miejscowa Danmerska strasznie chciała mu na to pozwolić. Well, here's a fine one. Speak freely. Interesuje mnie Saprius Antius, Jobar. Cieszę się, że udało wam się tutaj bezpiecznie dotrzeć. Znajdę jakiś sposób wydostania go z miasta. Ten hełm należał do mojego ojca, kiedy służył w Legionach. Kazał go zakląć, a potem ofiarował mi. Teraz ja powierzam go tobie. Hełm Grafa Białego. Nie mam dla ciebie dalszych rozkazów. Może rycerze protektorzy w poszczególnych fortów będą mogli ci pomóc. Dowiedz się również u rycerza cesarskiego smoka, Varusa Vatiniusa w Ebonheart. Doskoczymy sobie do tego Varusa chyba. Ale najpierw zobaczymy ten hełm. Hełm Grafa Białego. Odbicie 10-punktowe na siebie, okej. Okay. Nie no, fajna mycka. Kadzit może nosić. Spoko. Może na razie być. Odwiedzimy sobie tego kowala. A, ale zanim mu coś sprzedamy, to może spróbujemy ponaprawiać. Znaczy to troszkę więcej zarobimy. On ma 3,5 tysiąca. Ciekawego nie ma chyba na sprzedaż, tak, żeby się zainteresować. Chyba nie. Profesjonalne młotki w sumie moglibyśmy kupić. Ewentualnie się zamienimy za jakąś rękawicę czy coś. No, nie jest to jakaś wielka strata. No dobra, i teraz szukajmy sobie tego szefa szefów tutaj w Ebonheart. O, szanowny kolego, wyjdź stąd, bo jak wpadniesz pod teksturę, to już cię kiedyś nie odnajdę. A sądząc po zbroi, to jesteś mi potrzebny do tego, aby rozpocząć wątek doradku. Kiedyś tam, w odległej przyszłości. Ten rycerz chyba stoi koło księcia. Tak bym strzelał, bo był tam taki cesarski żołnierz. Więc być może... No właśnie, tutaj. Varus Vatinius.
Szanowny panie. Witaj, Jobar. Jestem Varus Vantinius, a oto jest Ebonheart. A my w sprawie pracy. Mam rozkazy tylko i wyłącznie dla rycerza protektora. Może Ferald Biały tu w Ebonheart będzie miał dla ciebie coś. Okej. Okay. Czyli jesteśmy trochę za krótcy, aby dla niego pracować. Ale tak sobie myślę, że moglibyśmy udać się do Balmory, gdzie wykonamy sobie to poboczne zadanie od jednego z członków Morak Tong. Tam mieliśmy jakieś żarcie zatruć. A przy okazji obok Balmory mamy Fort Księżycowy. I tam, pierwsze primo, jest jakiś legionista, który może mieć dla nas zadania. A druga sprawa, dawno temu o, właśnie, rozmawialiśmy z Narkarią z Białej Zatoki i powiedziała nam, że bohater Legionu, Larius Varro, pod którego dowództwem znajduje się Fort Księżycowy, poprzysiągł walczyć z korupcją, ale przestępcze organizacje skutecznie chronią swych ludzi. Aby dopełnić przysięgi, Varro musi chyba działać poza prawem i my możemy mu przy okazji w tym pomóc. Więc tak naprawdę w okolicach Balmory mamy trzy rzeczy do zaliczenia. I to jest super sprawa, dlatego to co zrobimy teraz, to pójdziemy sobie do Seidanin, weźmiemy sobie poziom Seidanin. Czekajcie, żeby nie zepsuć. Nie w Seidanin. Będziemy spać. Chociaż, kurczę, mamy trochę tych rzeczy do zostawienia, nie? Ten Shimsil. Dobra. Jeden poziom weźmiemy sobie w Seidanin. I przy okazji zostawimy trochę stafu w naszym domku. Potem pójdziemy do Balmory. Pouczymy się jeszcze bardziej ciężkiego pancerza. I jeden poziom weźmiemy sobie w czasie drzemki w Gildii Magów. Będziemy mieli dwa poziomy, w czasie których sobie rozwiniemy wytrzymałość, tak żeby mieć już 50 punktów. Myślę, że spokojnie się uda. Także wchodzimy sobie do domku. Teraz tak, mamy ten Shimsil. Shimsil sobie tutaj zostawimy. I mam ebonowy miecz w ogóle. I mamy też laskę maga. Też ją sobie tutaj możemy śmiało położyć. Wygląda jak włócznia w ogóle, no ale dobra. Kłócić się nie będziemy. I czy coś jeszcze? Chyba nie. Też może zanim zaczniemy robić zadania, bo może to skoczymy sobie do pełzacza. A widzicie, w ogóle modyfikatora siły nie ma. Ale trzeba to rozwijać. E4 inta modyfikator, nieźle. Wytrzymałość 5, szczęście 1. No dobra. Teraz próbujemy sobie, mając 97. Coś mi świta, że na jakimś etapie rozwoju nie dało się wziąć plus 5, ani w ogóle modyfikatora. Ale potem już tak, więc spróbujemy sobie rozwinąć coś z siłą. Też, to może jednak z tym poziomem by się udało już wymaksować siłę. Zobaczymy. Ale wpadniemy sobie w tym celu do Gildii Wojowników. Bo już poziom jest do wzięcia, nie? Tak, 11 na 10. Tutaj u naszego szanownego kolegi nauczymy się ciężkiego pancerza i płatnerstwa. Tak najpierw damy mu trochę w łapę, żeby ceny były przystępniejsze. Ok. I teraz się możemy szkolić. Ciężki pancerz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9 i 10. I płatnerstwo. Raz, dwa,
3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, bo potrzebujemy tylko plus 3. To nie ma co więcej brać. Zobaczymy sobie tutaj do gildii. Tu się prześpimy. Potem szybki pełzacz. I będzie można brać się za robotę w Balmorze. Caldera, gildia magii. I spróbujemy może sobie opłuzacza zrobić tak, że weźmiemy od niego kasę, ale też jakieś przedmioty, żeby nie być stratnymi. Da radę tak? Co on tam ma? Też żeby czegoś ciężkiego nie brać, chociaż tu chyba same ciężkie rzeczy, no ale dobra. To zróbmy tak. Chcemy mu sprzedać ebonowy krótki miecz. Wartość 10. On tyle nie ma. Zabierzmy mu jedną rzutkę. I niech nam da 5 koła. O, można powiedzieć, że nie jesteśmy stratni. No i super. Tak powoli trzeba będzie robić, żeby coraz to droższe przedmioty sprzedawać ewentualnie. No zobaczymy, jak to będzie. Na razie sobie tutaj wrócimy. To sprzęt alchemiczny, no ale nie będzie. Mamy z czego te mikstury porobić. Tak średnio bym powiedział. No dobra, to na razie nie będziemy się w to bawić. Wróćmy sobie do Balmory. Tu się prześpimy. No widzicie? Trzeba będzie po jednym chyba tak dziubać. No trudno, no. Jakby i tak chcę to wymaksować i tak. Zobaczymy, jak to będzie. Mówi się trudno i lecimy dalej. I see you. Hello. Interesting. Go on. Jakieś miksturki tutaj mamy? No niekoniecznie, dobra. Is there something you need? No i teraz tak. Podejmuje się pracy dla tego zabójcy Murakdong. Otruje. Balen Omavel. Balen Omavel. No jeżeli to jest jakiś tam wysoko postawiony członek, albo raczej jego brat tam chyba był w dialogu, jest postawionym wysoko członkiem Murakdong, to raczej spodziewałbym się, że gdzieś tutaj będzie jego dom, w takiej bogatszej dzielnicy. Może tu? Nerano. Gildia Murakdong. No dobra, wszystko fajnie, tylko... Widzicie, nawet na środku, w środku miasta mają zwykłą swoją siedzibę, nie? Co jest najciekawsze. To nie jest tak, że oni się jakoś szczególnie z tym chowają. Poziom zamka 95, zabezpieczone pułapką. A my mieliśmy takie zaklęcie, które niby otwiera nawet setki. Łamacz zamków Ekasza. Okej. Okay. I pułapka. Co oni tam mogą trzymać? Zamknięte aż na 100. Jakiś trup tu jest. I kolejny zamek 100. No niestety tego już nie otworzymy. Ale dobra, warto pamiętać. Żeby kiedyś zbadać tę sprawę, bo w sumie trochę mnie zaciekawiło. Tym bardziej po co trupa trzymają. Dobra, tu gościa nie ma. Więc szukamy dalej domu jakiegoś Balena Omavela. Balen Omavel. A na mapie możemy sobie zerknąć? O, że tak będzie prościej po prostu. Może gdzieś tu się
przypadkiem na niego natknęliśmy. O, Balin Omarel. Jest. Proszę bardzo. Co prawda jest to wbrew kodeksowi Moraktong, ale po pierwsze zadanie wzięliśmy zanim postanowiliśmy się przyłączyć, a po drugie to jesteśmy na okresie próbnym, więc może przymkną na to oko. Balina Omawela. Tutaj. Poziom zamka 30. No dobra, jakieś tylne wejście czy coś możemy się spodziewać? Chyba tak. Chyba jest klapa w suficie, właśnie. Też jest zamknięta, ale... Może sobie tutaj... Poradzimy jakoś profesjonalnym wytrychem. Otwarty. Incydent w lekarzu. To już chyba czytaliśmy. Skrzynia. No dobra, tylko moje pytanie brzmi. Gdzie to żarcie trzeba podłożyć? Tak, żeby było dobrze, nie? Łóżko, miska. Jest to jakoś opisane ładnie? Otruje Balina Omarela. No dobra. Podejmę się pracy dla tego zabójcy z Moraktonki. Otruje Balina Omarela. Kociołek Balina. Czy chcesz dać truciznę do garnka? Tak, chcę. I uciekamy. Udało mi się podrzucić truciznę do kociołka, w którym Omawel gotuje strawę. Z pewnością niebawem zeń zaczerpnie. No dobra. Chodziłoby na to, że temat mamy ogarnięty. Nie będziemy na razie wracali do tej siedziby Moraktong w Vivek, bo skupmy się na razie na jednym, skupmy się na Legionie. A jak będziemy chcieli tamten wątek kontynuować, to zabijemy tego gościa, na który mamy wyrok śmierci. I wrócimy sobie do Moraktong. Aby sobie te zadania mordercy kontynuować. A Fort Księżycowy, mamy tam kawałek drogą, kiedyś obok niego już przechodziliśmy. I tam skierujemy swoje kroki już następnym razem. Za dzisiaj dziękuję i arrivederci.